Hej, z tej strony Bachus, witam was w kolejnym materiale, tym razem materiał, w którym zaprezentuję wam, jakie nagrody kryją się na kole fortuny pod nazwą Mystery. Zaprezentuję wam wszystkie nagrody, jakie możecie tam zdobyć, jest ich całkiem sporo i niektóre są naprawdę bardzo unikatowe, więc zapraszam do oglądania. Także do polajkowania tego materiału, jeżeli wam się on po prostu spodoba, więc lecimy! Oczywiście wszystkie te informacje pochodzą od Tesfan tu, ponieważ on zawsze daje fajne info i tym razem nie jest inaczej. Napisał nam wszystkie nagrody, jakie są dostępne właśnie na tym kole fortuny. Więc tak, po pierwsze z Mystery możemy wygrać ubrania, pojazdy i listę tych pojazdów pokażę wam później. Możemy także wygrać żetony, RP, pieniądze, ammo, przekąski i kamizelki kuloodporne. Dodatkowo możemy także wygrać uzupełnienie zasobów do naszego bunkra, wytwórni i tak dalej, więc spoko sprawa. I dodatkowo jeszcze ostatnia rzecz, piękny specjalny ładunek do naszego magazynu paczek. Mówiąc specjalny ładunek, mam na myśli te specjalne przedmioty typu złoty minigun i tak dalej, więc spoko. Jeżeli ktoś nie wie, to nie są przedmioty do używania, tylko są to przedmioty, które sprzedajemy w magazynie paczek. I one są warte o wiele więcej. A więc przechodzimy do obiecanych pojazdów i nie ma sensu, żebym wam pokazywał całej tej listy, bo ona jest całkiem duża, tylko po prostu zostawię ją wam w przypiętym komentarzu, a także opisie i będziecie mogli sami rzucić na nią okiem, ale ja wybiorę stamtąd najlepsze te okazje, powiedzmy, bo nie ma sensu, żebym wam pokazywał, że można tam wygrać rower, prawda? Najlepsze pojazdy, które możecie stamtąd wygrać, to jest Rocket Voltic, bardzo drogi pojazd, chociaż nie jest zbyt użyteczny w dzisiejszych czasach, kiedy jest Oppressor, a także oczywiście pojazdy typu Batmobil, ale jest całkiem drogi, więc warto go wygrać. I najważniejsza rzecz to jest Lost Slamvan. Jest to pojazd, którego nie da się w tej grze kupić, ale ten pojazd bardzo często w tej grze występuje, kiedy mamy do czynienia z lostami. Więc posiadanie takiego pojazdu w waszym garażu to jest nie lada gratka. Masakra. Jakby ktoś to trafił, byłby najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, praktycznie. No chyba, że wygrałby szóstkę, ale nieważne. Tyle ode mnie. Dajcie znać, co myślicie o tych nagrodach. No i co? Polujecie na Slamvana? Ja się z wami żegnam. Siema, na rapa, cześć. Elo!